Większość trenerów takiej starej szkoły ma według mnie bardzo błędne podejście, że granie przez internet jakichś blicków na 3 plus 0 to jest w ogóle najgorsze, co, co szachista może zrobić, i jak będziesz za dużo grał, to na pewno się będziesz zwijał, a nie rozwijał. Okej, okay. jeżeli ktoś gra sobie jakieś gierki, jednocześnie słucha muzyki, przegląda quej'a Facebooka i totalnie się na tym nie skupia, no to okej, okay. takie granie rzeczywiście nic dobrego nie przyniesie. Natomiast jest pewna bardzo, jest pewna bardzo ważna sprawa, w której to granie bliców w internecie. Pomaga. Mianowicie jest to ćwiczenie nowych debiutów. Tak jak wiecie, ostatnio dużo pracuję nad E4 w pierwszym posunięciu, żeby mocno poszerzyć mój repertuar. No i też już pierwsze testy w turniejach są za mną i wychodzi to całkiem nieźle. No i w tym nagraniu przedstawię Wam sytuację, w której to rozegranie dwóch partii blica pozwoliło mi rozjechać gościa prawie 2,400 elo w szachach klasycznych na żywo właściwie bez większego problemu. Więc tak, jeżeli chodzi o E4, C5, skoczek F3, ja jestem dużym fanem otwartego sycyla z perspektywy białego, natomiast... Ciężko jest się go y, nauczyć tak na poziomie 2400 od razu. No bo jednak tych wariantów jest cała masa, no i ogólnie jest ciężko, więc y, staram się ogarniać pomału te główne warianty, ale też staram się przygotować różne boczniaki, w których to mniej się trzeba nauczyć, a które cały czas są grywalne. No i między innymi przeciwko temu E6, tutaj lecimy właśnie moją part partią z internetu na 3 plus 0, no i między innymi przeciwko temu E6 wyczaiłem taki fajny system z G3, który ogólnie rzecz biorąc nie jest czymś, Niesamowicie specjalnym, natomiast omija te główne teoretyczne ścieżki, i tutaj mój plan jest prosty: chcę ustawić gońca na G2, zrobić roszadę, zagrać C3, D4, zająć centrum, no i grać na przewagę w przestrzeni. Więc nie jest to tak turbo ostre podejście do obrony sycylijskiej, tylko takie trochę bardziej na spokojnie, ale w ten sposób też między innymi Hikaru lubi się ustawiać i paru innych solidnych, solidnych czy dobrych zawodników, także jak najbardziej jest ten system do wzięcia pod uwagę. No i w partii tutaj nastąpiło skoczek F6, na co ja. Wrzuciłem E5, skoczek D5, goniec G2, D6. No to ja zrobiłem roszadę i zdecydowałem się na posunięcie D4. Czyli tutaj, w sytuacji, kiedy przeciwnik tak nie do końca się rozwinął, no bo jednak. Trochę czasu mu się zeszło, żeby tutaj tym skoczkiem przejść do centrum, jednak został z królem w centrum. Mój król już jest zabezpieczony. No to ja tutaj wymyśliłem sobie, że dobrze by było poświęcić pionka, ale otworzyć centrum. I to wiadomo, no to jest partia na 3 plus 0. Nie rozmyślałem tutaj jakoś niesamowicie nad tą koncepcją, ale tak wydało mi się logiczne. No to stwierdziłem, przetestuję. No i przeciwnik zbił na d4. Ja tutaj zdecydowałem się odbić, no i on po prostu zakosił mi pionka na epić. I zaraz zobaczymy, jak się akcja rozwinęła. Natomiast co zrobiłem? I to jest bardzo ważne. Jeżeli chcesz, żeby Twoje granie blica miało sens, żebyś dzięki temu bliskowi jakoś się rozwijał, to po pierwsze trzeba grać na maksymalnym skupieniu, czyli. Pełen fokus na graniu, nie tam żadne Facebooki i tak dalej, plus też warto tę partię przeanalizować, szczególnie jej pierwszą fazę, czyli debiut. Czy, czy po prostu poprawnie tutaj się ustawiałeś, czy tam znałeś teorię. Bo no, tę końcową fazę też można sprawdzić, ale zazwyczaj to już jest wtedy klepanie, kto szybszy, jak tam, jak tam zegarek schodzi poniżej minuty. Natomiast rzeczywiście okazuje się, że ta ofiara ma sens logiczny. Jeżeli czarny skasuje pionka na E5 skoczkiem, no to teraz przez F4 jestem w stanie się tutaj rozpędzić, wybić na D5, więc ta jego struktura jest paskudna, a mój skoczyk na D4 jest na super blokadzie. No i tutaj właściwie nie czuć tego pionka straty. Zaraz sobie zagram skoczek C3, zaatakuje punkt D5. Linia E jest ewentualnie do ataku, albo w razie potrzeby, nawet F5, F4, albo F5 tylko po to, żeby gońca zaktywizować. Biały ma szybszy rozwój. Jest ok, partia toczy się dalej. Biały stworzył presję, jest w porządku. Natomiast w tej partii przeciwnik zbił na E5, no to ja zbiłem na C6 i wrzuciłem C4. I tutaj przeciwnik popełnił totalną głupotę, ponieważ zagrał skoczek C7, no i podwalił na C6. No i z jednej strony ktoś teraz powie: Co ty tu, Dawid, się nauczyłeś? Jak chłop po prostu zagrał totalny idiotyzm. No jasne, zagrał totalny idiotyzm, ale później yy, siadłem do analizy, czyli zacząłem sobie sprawdzać. A co by było, gdyby zagrał poprawnie? No bo ja przy partii sobie stwierdziłem, że okej, okay, jakaś rekompensata jest i gramy dalej, no ale wiadomo, to, to jest myślenie, które wystarcza. Y Wystarcza na blisko. Na 3 plus 0 w szachach klasycznych to już, to już trochę za mało. Natomiast realnie w tej końcówce biały jest w stanie stwarzać presję. To znaczy, biały tutaj zakończy rozwój. I teraz, jeżeli czarny zagrałby tak typowo, powiedzmy, czyli król C7, żeby zabezpieczyć na C6, odejść wtedy skoczkiem, rozwinąć gońca to okazuje się, że król C7 w ogóle natychmiastowo stwarza y, białemu okazję do ataku. Skoczek B5 jest fajnym zagraniem, wykorzystując, y, wykorzystując przeciągi po długiej przekątnej. F4 jest jeszcze ciekawsze, no bo tutaj goniec wkracza do akcji, B4, B5, no i zobaczcie, końcówka bez pionka, ale wszystkie figury białego w akcji są problemy po stronie czarnego, super rekompensata. Jeżeli natomiast czarny Jakoś chciałby atakować pionka C4, luzik, obronię sobie. Jeżeli gońcem będzie chciał bronić, żeby zwolnić tego skoczka, to znowu wrzucam F4, goniec wkracza do akcji, wieża szybko wkracza do akcji i mogę nawet się cofnąć i dalej czarnemu ciężko jest zakończyć rozwój. Wisi na F7, zagra F6, to skoczek A4, żeby nie mógł wejść na C5, później goniec H3, wieża E1, presja na punkt T6 jest naprawdę naprawdę sensowne, a czarny nawet nie bardzo ma jak tę wieżę wprowadzić do akcji, bo ciągle goniec a5 wisi w powietrzu, więc tutaj aktywność białego jest naprawdę super no i okej okay, już jakaś nowa wiedza, tak kiedyś coś takiego mi się trafi w poważnej partii, już już będę wiedział więcej niż przeciwnik, ale zobaczmy jak się tutaj potoczyło dalej, no bo ja zbiłem na c6, zbiłem na a8 i tutaj rzeczywiście te białe pola trochę bolą ale nie ma nic strasznego. Goniec g2 w partii, takie śmieszne. Goniec h1, żeby mi wlepić mata. No ale teraz wtrąciłem szacha i zagrałem f3. I jeżeli przeciwnik zbije hetmanem, to wieża e2. I to tylko wygląda groźnie, ale wszystko mam bronione. Więc w partii goniec f3. No i tam powiedzmy się trochę zadymiło w pewnym momencie, bo nie do czas z obu stron. Wiadomo jak to typowo na blicu. Ale koniec końców partię udało mi się wygrać. Taki niby nic nieznaczący, yy, nic nieznaczący blitz, a już jakaś nowa wiedza została z tego wyciągnięta. Także już teraz wiem mniej więcej na co można sobie w takich strukturach pozwolić. I później zagrałem od razu kolejną partię. I co ciekawe, yy, po raz kolejny poszło to samo. Więc w tej pierwszej partii, w tej pozycji, wrzuciłem E5. Co wyszło całkiem nieźle, natomiast później sobie jeszcze popatrzyłem, jakie tam inne idee były stosowane w tej pozycji. No i zobaczyłem, że też dosyć popularne jest zagrać Hetman E2, nie wyrywać się z tym E5, żeby właśnie zagrać później C3D4. W ten sposób zająć centrum, nie deklarując się z tym E5. No więc właśnie się przyfarciło, że od razu w kolejnej partii poszło to samo. No to stwierdziłem, dobra, za. Stosujemy teraz inną ideę, sprawdzimy w boju. No i poszło właśnie hetman e2, skoczek c6, goniec g2, d6. Zrobiłem roszadę, prosty plan. No i właśnie c3 i d4. Zająłem centrum. No nie jest to coś super niesamowitego, ale jednak zdrowa pozycja bez jakichś słabości. Delikatna presja na pozycję czarnego dla mnie jest ok. I w tej partii czarny się nie śpieszył ze zrobieniem krótkiej roszady, aczkolwiek krótka roszada jest jak najbardziej możliwa. Natomiast w partii poszło d5 e5 skoczek e4 i ja tutaj sobie wymyśliłem taki plan, że ten skoczek, na... pamiętajcie, to jest partia blica na 3 plus 0, więc, więc no nie ma tutaj jakichś niesamowitych rozmyślań. Natomiast zauważyłem, że ten skoczek jest pewnym atutem przeciwnika, ale może też być pewnym minusem przeciwnika, bo zauważcie, że ten skoczek no, niby super aktywny, ale też nie bardzo ma gdzie uciekać w razie, jakby został zaatakowany. Więc chciałoby się zagrać skoczek E1, no żeby wrzucić F3. No ale stracę na D4. No więc wymyśliłem, że zagram wieża D1. Przeciwnik Hetman B6 goniec E3, zabezpieczę punkt D4, no i wtedy zrobię cofkę, wygonię tego skoczka, no i on tak głupio będzie musiał odchodzić na G5, a nawet później wrzucę H4. Jak przeciwnik będzie nieuważny, nie zrobi furtki dla skoczka, no to w ogóle tego skoczka straci. No i rzeczywiście tak zrobiłem skoczek A1, przeciwnik nie podwalił, no ale tak czy siak, tego skoczka mu wygoniłem, na G5 on stoi po prostu głupio. Przeciwnik skoczek A5 chce się tutaj zaktywizować, no to ja pogoniłem go jeszcze dalej. Wrócić nie może, bo straci piona, więc musiał się cofnąć aż na H7. No to poleciałem jeszcze dalej tym pionem. Zbić oczywiście nie może, no bo ja wjadę skoczkiem na D5. A trzeba pamiętać, że jeszcze król przeciwnika w centrum. No i poszło skoczek C4, ja pionka B2 obroniłem. Przeciwnik goniec G5 nie wymieniam. Bo goniec jest mi przydatny do obrony punktu D4. Inaczej byłyby tutaj pewne kłopoty. No i w partii przeciwnik ciachnął na B2 z ideą taką, że wieża bije C3. Na co ja miałem zaplanowane skoczek D5 i to rzeczywiście zagrałem. Natomiast jeszcze lepsze byłoby wtrącenie bicia na E6 i teraz, i teraz zbicie na D5. I dopiero później na B2, bo teraz jak przeciwnik zrobi krótką roszadę, to jeszcze pionka na D5 zdobędziemy z szachem. No ale dobrze, zagrałem w ten sposób, trochę niedokładnie, pozycja dalej jest dobra. Przeciwnik zbił na F5, skoczek D3, cofnął tego gońca, żeby punkt D5 obronić. No i ja wieżę AB1. Tutaj wygrywało H4 i skoczek F4. Bo grozi bicie na E6 i później Hetman H5 i z tym królem problemy, w sytuacji kiedy Hetman się cofnie do obrony pionka. No a jak się nie cofnie, to straci pionka, więc tak to jest jak niedobrze. No jakoś to H4 nie przyszło mi do głowy. No i tutaj ten, no już wiadomo, na niedoczasie czasie, no to tam jakieś głupoty obaj graliśmy. Tutaj w ogóle fajną kontrę przeciwnik dostał. No ale tam e, finalnie podstawił pionka na b7 e, No i gdzieś tam udało mi się go oszukać e, I finalnie partię wygrałem No tam jeszcze trochę ruchów zostało wykonane Bo tutaj nie do czas i przeciwnik próbował mnie e, e, Oflagować Ale, ale zdo, zdążyłem tutaj zrealizować <laughs> Wieża dorobiona, żeby nie było w razie co pata, e, I tam zdążyłem go zamatować No i znowu taki Niby nic nieznaczący blicek w internecie, ale zobaczcie, że już moja wiedza na temat tego wariantu ewoluowała. No i teraz zobaczmy, co się wydarzyło w Pradze, już na poważnym turnieju. Nie będę tej partii tak wnikliwie analizował, bo to już jest na moim kanale, ale tylko pokażę, co się wydarzyło. Więc tak, gram tutaj, ostatnia runda turnieju. Gram z przeciwnikiem ranking 2398, no i zagrałem właśnie E4, przeciwnik C5, skoczek F3, E6. No i ja tak patrzę. Dobra, no to lecimy z tym G3. I rzeczywiście to zagrałem. Przeciwnik skoczek C6 gonie z G2, skoczek F6. No i tutaj zdecydowałem, że bardziej mi pasuje ta idea z C3 D4 niż ta idea Z5, no więc zagrałem Hetman E2, wiedziałem po kolei co należy grać. No i przeciwnik zdecydował się na D6. Okej, okay. ja znam swój plan. Roszada. Goniec E7 C3. Przeciwnik zrobił roszadę. Ja zająłem centrum. No i tutaj wiecie, toczka w toczkę nie powstało to co w tej partii blica, ale ja pamiętałem do czego tutaj dążę, nie? Czyli przeciwnik w którymś momencie musi uderzyć w centrum, bo inaczej ja mam prosty rozwój. Wyprowadzę sobie figury, wprowadzę wieżę do akcji i tymi pionami go zmiażdżę, więc w którymś momencie musi zagrać d5, no i wtedy ja gram e5 i mam ten plan wieża d1, skoczek e1, f3. To wszystko pamiętałem, nie? Bo jeżeli gra się rzeczywiście te bliski na pełnym skupieniu, to się tę ideę zapamiętuje. No i tutaj przeciwnik wpadł jak śliwka w komput. Zagrał D5, ja od ręki E5, od ręki wieża D1, przeciwnik Hetman B6, od ręki goniec E3, goniec D7, od ręki skoczek E1. I wiecie, pozycja sama w sobie nie to, że jest jakaś wygrana już w tym momencie czy coś takiego, ale psychologicznie przeciwnik leży, no bo ja tutaj znam swój plan, od ręki ruchy wykonuję, a on już w tym momencie zużył chyba ze 40 minut. Zastanawiając się, no ewidentnie tej pozycji po prostu kompletnie nie znam. I właściwie dopiero się musiałem zacząć zastanawiać w tym momencie poskoczek b4 no bo on się czai na goniec b5 no i w partii zdecydowałem się na goniec e4 i skoczek c3 no, jakaś rekompensata jest ale jednak pionek przewagi to pionek przewagi no i powiem wam że e, nieczęsto mi się to zdarza ale tutaj bez żadnych problemów, bez żadnych komplikacji tę przewagę pionka zrealizowałem. Po prostu się zaktywizowałem, zabezpieczyłem wszystko, uruchomiłem sobie pionka D. No i z przeciwnika nie było co zbierać. Jeżeli ktoś chce dokładną analizę tej partii obejrzeć, to to u mnie na kanale znajdzie. No i tutaj po hetman H6 przeciwnik się poddał. Także zobaczcie. Dwie rozegrane partie blica na 3 plus 0 w ramach treningu pozwoliły mi totalnie bez problemu ograć gościa prawie 2400 elo już w poważnej partii szachów klasycznych o prawdziwy ranking. Także zdecydowanie granie blica na pełnym skupieniu i sprawdzanie swoich debiutów zdecydowanie pomaga. W prawdziwym życiu, w prawdziwych szachach. Także tę formę treningu jak najbardziej polecam. Oczywiście nie może to być główna forma treningu, ale ja właśnie lubię sobie tak w tygodniu rano, kiedy mm. najwięcej mam energii żeby sobie pograć jakieś partie, poanalizować, szczególnie jeżeli wprowadzam jakieś nowe debiuty do repertuaru, no to wtedy fajnie sobie te nowe debiuty poćwiczyć w praktyce. Też przy okazji się właśnie poznaje nowe idee, ale też się zapamiętuje ogólnie, no i też się łapie jakieś doświadczenie. Także zdecydowanie w lice są OK treningiem, pod warunkiem, że na pełnym skupieniu i analizowanym. Także cóż, jeżeli podobało Ci się to nagranie, to zostaw komentarz w czerwie czerwika i widzimy się w następnej produkcji. Także, pa, pa!